Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z panią Anną Mikołajczyk. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tajemniczej metodzie TMP, czyli tajemniczej mocy podświadomej informacji, bo ja tak no właśnie. To... Jest to pani własny produkt, że tak powiem, wielu doświadczeń, wielu lat pracy. Tak, to jest zebrany materiał. Doświadczeń również terapeutów takich jak Dolores Cannon, czyli zaczerpnięte niektóre doświadczenia z ich metody, Brandon Bass, jak i moje własne, i dopracowane to przeze mnie na mój sposób. W kontekście tego, aby uzyskać jak najlepszy efekt dotarcia do zapisanej informacji, dotarcia i jakby dialogu, niemego dialogu z ciałem, ale aby doprowadzić do harmonii ciała i ducha i mało tego, pozwolić na to, aby dana osoba mogła zrobić kolejny krok naprzód w tak zwanym rozwoju duchowym, na czym wielu zależy. A na czym polega ta metoda? Może zaczniemy od tego, że to, co przez lata było omijane, a wręcz negowane, te czynniki, którymi jesteśmy i każdy człowiek jest wyposażony. Wyobraźnia. Czym jest wyobraźnia? Jest to narzędzie, które bardzo często ogranicza się dzieci już w wieku dziecięcym, bo dzieci są właśnie podatne na wyobraźnię i właśnie nie powinny być tak hamowane, jak są. Bowiem wyobraźni używamy non-stop, tylko o tym nie wiemy. Wyobraźnia nam służy do tego, żeby przetwarza nasze myśli w obrazy i odczucia w ciele. Czyli dwa spójne elementy, które widzimy, tworzy nasz wewnętrzny świat. Mamy świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Świat wewnętrzny to jest ten, to jest ten tworzący nasze myśli, czyli przewijają się przez nasz umysł nasze myśli, przejawiają się właśnie obrazy dzięki wyobraźni. No i w ciele mamy odczucia poprzez emocje. Spójność tych wszystkich składników daje nam możliwości znacznie większe, niż w ogóle widzieliśmy do tej pory, niż wiemy. I dlatego w tej metodzie korzystamy z wyobraźni, ale nie, że tak powiem, tworzenia na siłę, jak w wizualizacjach obrazów, tylko w pierwszym momencie odbioru tych obrazów, jakby zapisu zawartego w danym ciele, przestrzeni ciała. I w momencie wejścia w niższy stan fal mózgowych osoba jest prowadzona i lekko jest sugerowane, tylko że wprowadzenie samo doprowadza do, jest tylko sugestia stosowana w niewielkich etapach, po to, żeby dana osoba odbierała, co ma w sobie zawarte, jakie zapisy, jakie historie, i odczuwała to poprzez ciało. Czyli ciało jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Wyłaniają się właśnie wtedy emocje. Będąc na swoim etapie i poszukując swojego własnego celu życia i sensu, chciałam wiedzieć bardzo mocno, kim jestem, jaki jest mój cel, jaka jest moja historia. Nie skupiałam się wtedy na życiu obecnym, co prawda. Szukałam tych wcześniejszych historii, która była do tej pory mi niedostępna.
Trafiłam między innymi dlatego do hipnoterapeuty, który próbując mnie wprowadzić w stan hipnozy, nie zrobił tego. Pojawiły się emocje, ponieważ cofając mnie, sugerował takie momenty mojego życia, które powodowały wyłanianie się emocji. W związku z tym, ponieważ kilkakrotnie na to trafił, mi poleciały łzy, oczywiście łzy się polały, a doszedł do wniosku, że no, nie jest w stanie prowadzić hipnozy, dopóki nie zostaną uspokojone emocje. Więc zaproponował mi kilka masaży ewentualnie i tak dalej, ale zostawiając mnie w takim stanie z tymi emocjami, wyszłam rozczarowana mocno. I niezmiernie mnie dziwiło, dlaczego ktoś nie zwraca uwagi, że te emocje są coś ważne. Zresztą często się spotykałam nawet z wieloma hipnoterapeutami, z terapeutami również, że nad emocjami trzeba panować. A to nie tak. Nie tędy droga. Niestety ta akurat ta sesja się nie udała, ale podążając dalej trafiłam na Henryka Markowskiego, który jest hipnoterapeutą. Z nim po raz pierwszy udało mi się tak, żeby wejść w swoją historię, w swoje własne plany. I co mnie bardzo zaciekawiło, ja już tam się przyjrzałam, jak tym, że tak powiem, jak działają, jaką rolę mają emocje. I widziałam, że te negatywne emocje, czyli ta złość i żal kumulowany, to jak puszka Pandory, która jeśli nie jest uwolniona w odpowiednim czasie, to może doprowadzić właśnie do katastrofy, do wybuchu. I tak się między innymi dzieje z tymi, co dają się, że tak powiem, kierować tym emocjom, że one już mają władzę nad nimi. To są między innymi również mordercy. To jest to, co się nagromadziło w ich życiu, w ich doświadczeniach przykrych. Niestety, a to jest to rozczarowanie, że nie spotkali się z miłością, zrozumieniem, tylko wręcz odwrotnie. I to kumulowane i trzymane w człowieku jest bardzo niebezpieczne. I takie stwierdzenie, że emocjami należy panować i kontrolować, jest bardzo błędnym. Oczywiście nie należy dawać się ponosić, że i pozwalać sobie na dowolność zachowania, bo nie jest naszym celem, żeby krzywdzić kogokolwiek. Niemniej jednak, kiedy się pojawia w nas złość i ona jest, że tak powiem, kumulowana i trzymana, bardzo często powoduje blokady na wysokości gardła, ulega zaburzeniu tarczyca, praca tarczycy, klatka piersiowa, a to właśnie pokazały sesje, że taka sesja, którą prowadziłam w czasie obecności Dolores Cannon, robiliśmy to w trójkach, pokazała wręcz, jak uwalniają się emocje z jej właśnie z tych przestrzeni i jak podświadomość właśnie przekazuje i mówi, że tam się nagromadziło tyle emocji, że to należy uwolnić. Ona zaczęła kasłać, zaczęła tak intensywnie się dusić, ten kaszel aż był duszący, że byłam zaniepokojona, ale to właśnie wyłoniło się również z organizmu, z ciała. A więc wracając do sesji, jest to przestrzeń naszego świata wewnętrznego. Pracujemy w świecie wewnętrznym, czyli w nas. A poprzez ciało, odbiór ciała, odczucie emocji i obrazy, które się pojawiają lub również odczucia, bo osoby analityczne mocno mogą mieć problem z obrazami. To znaczy, kiedy analityk finansowy
lub osoba zajmująca się nauką techniczna może mieć problem z odbieraniem obrazu. Dlaczego? Ponieważ jest zwolniony, jest jakby wolniejsza praca, mniej intensywna prawej półkuli mózgowej, a prawa półkula mózgowa odpowiada właśnie za przetwarzanie obrazów. To pobudzoną i bardziej rozwiniętą półkulę mózgową, prawą półkulę mózgową mają artyści, malarze. W świecie artystycznym jak najbardziej ona jest pobudzona, więc niektórzy po prostu odczuwają, wiedzą, że tam jest. Na takiej zasadzie, kiedy ktoś mówi, że nie widzę, to ja wiem, że na innym pułapie odczuję. Czyli poprzez inną formę odbierania informacji. Więc te formy odbierania informacji mogą być różne, ale ta informacja jest przetwarzana, ona się wyłania. Zadając pytania o dany obszar ciała, kiedy dana osoba jakby prowadzona tą techniką zagłębia się w tę strukturę cielesną, w to miejsce, ona widzi kolor, jaki tam jest, czyli tak jakbyśmy sobie sami aurę oglądali w danym obszarze, ale widzi początkowy, pierwszy moment, kiedy zaczyna sprawdzać. Potem zanurzają się coraz bardziej, wyłaniają się właśnie te odczucia i obrazy. I pokazują one historię, pokazują, co się zdarzyło osoby, kiedy większość tych wspomnień pamiętamy. Ale są takie, których w ogóle nie pamiętamy, a się wyłaniają. I takim przykładem była między innymi dziewczyna, która po kolejnej sesji dotarła do momentu zdarzenia z dzieciństwa, którego zupełnie było wyparte, czyli zepchnięte tak głęboko. Jest to celowe, jakby celowy czynnik podświadomości, ponieważ chroni psychikę w danym momencie dziecka czy osoby. Tak jest, czasami się zdarza u osoby również dorosłej. I była zaskoczona tym. Po sesji wróciła do domu i natychmiast zaczęła szukać historii swojego dzieciństwa, zdjęć ze szkoły, z osób, które tutaj brały udział. I ona mówi, było takie miejsce, no są tacy chłopcy, faktycznie, no ja z nimi chodziłam. Było to oczywiście, bo to się pojawiają wspomnienia, wszystkie, które są dla nas w pewnym sensie przykre. Pojawiają się też te dobre, ale dla nas mają, najważniejsze są te zdarzenia, które wywarły bardzo silny, negatywny wpływ na nas. I kolejnego dnia, kiedy do mnie zadzwoniła, to powiedziała, wyobraź sobie, że właśnie jestem w tym miejscu, gdzie to się zdarzyło i w sesji to widziałam. A wiesz, co nam zwróciło uwagę? Ten sam specyficzny zapach, ten odór, bowiem to był przy tym śmietnik, i przechodząc, po prostu przypomniałam sobie ten sam zapach, który w sesji odebrałam i zwróciłam uwagę. I faktycznie, tylko teraz zmienił się, że tak powiem, struktura budynku, ten świetnik, ale to miejsce, tak, ja tu byłam, ja kiedyś tutaj wiem o tym, że tu byłam. Więc to są te rzeczy, które są zepchnięte głęboko w tak zwaną niepamięć, w podświadomość, a które się ukrywa, odkrywa i uwalnia. Na bazie czego takie to odkrycie akurat, dlaczego było istotne? Ponieważ to zdarzenie było bardzo mocno, spowodowało bardzo mocne przerażenie i strach. A strach i lęk ma bardzo dla nas negatywny wpływ. Działa destrukcyjnie, paraliżuje nas. Nie jesteśmy w stanie wielokrotnie, owładnięci strachem, racjonalnie podejmować decyzji. W niej było dużo pokładów strachu właśnie poprzez te różne doświadczenia, ale w tym momencie, kiedy już tutaj dotarłyśmy, to był ten najgłówniejszy. I u niej się później to wszystko zmieniło, czyli relacje z osobami, które do tej pory były konfliktowe, relacje w związku małżeńskim, jej spokój, zmieniają się sny. Jakość snów jest inna,
komunikacja z podświadomością poprzez sny, komunikacja przez zaobserwowanie różnych zjawisk. Człowiek się staje, taka osoba staje się jakby też czujniejszym obserwatorem tego, co się zdarza w danym momencie i również ich nie, zaskakuje ich. Jest to dla nich niezwykle ciekawe, cieszą się, wraca im radość życia. I dlatego to jest tak ważne, więc poprzez odbieranie tych obrazów, poprzez pracę z ciałem, docieramy do tych miejsc, po czym poznajemy je, przerabiamy, przechodzimy również w etap sprawdzania na swój własny sposób, tak jak jest w stanie to umysł odebrać, bo niezależnie od tego, co się dzieje, czasami umysł odbiera to jako abstrakcję, ale nieważne, gdzieś tam jest zaburzenie w ciele i dana osoba po prostu przechodzi, sprawdza, jak było wcześniej, jak jest po tym procesie tego wspomnienia uwolnionego. Kiedy już z oprawcami dochodzi się do dialogu właśnie w swoim wnętrzu z tymi oprawcami i odbieraniu tych sygnałów i odbieranie tej historii, co się dzieje w danym momencie, a następuje ten proces wybaczenia, potem wracając ponownie, sprawdza ten rejon ciała, on już wygląda inaczej. Kolor wygląda inaczej. Kolor wygląda już wtedy inaczej. No a potem to już jest kwestia czasu. U niektórych następują zmiany bardzo szybko, u innych wolniej. Jest to kwestia czasu, ile, żeby w swoim rytmie te zmiany, nie zakłócając, nie zaburzając czegokolwiek, następowały. I jednym z takich osób była pani, która miała problemy poważne z trzustką, z sercem, była bardzo silna nerwica, z wątrobą, generalnie bardzo poważne schorzenia. Była już w takim stanie, że w momencie, kiedy naciskała na hamulec, to po prostu ciśnienie jej tak skakało, dostawała takiego wysokiego ciśnienia, że wielokrotnie nie była, bała się sama jeździć. Były reakcje różne z sercem, czyli tachykardia i tak dalej. I w pierwszych momentach nastąpiła ewidentna poprawa. Ona po prostu czuła w sobie tą poprawę. Niemniej jednak, nie podążając, tak jak zwróciłam uwagę, że jest kwestia teraz również jakości myślenia, bo wielokrotnie myślami przyciągamy, powodujemy naszą chorobę. Po 3 miesiącach z nią się skontaktowałam i powiedziała, że było dobrze, ale teraz ponownie jest gorzej, więc mówi, to chyba u mnie nie zadziała. Zadzwoniła do mnie po roku i powiedziała, że jest mi wdzięczna, bo po prostu ona ma tak doskonałe wyniki, a robiła wcześniej 3 miesiące, celowo do mnie nie dzwoniła wcześniej, bo chciała mieć pewność. I ona się tak czuje rewelacyjnie, i że ona wie, że już to działa po takim czasie, więc ma to tak korzystny wpływ na człowieka. Mało tego, to również na samoświadomość, czyli poszerzanie świadomości. Czyli jednak przepracowanie tych smutnych chwil, tych złych chwil w naszym życiu, jest bardzo kluczowe, tak? W ogóle w jakiejkolwiek terapii. Najważniejsze. Dlaczego tak się dzieje właśnie, że te jakby nawet większa ilość pozytywnych wspomnień czy pozytywnych zdarzeń w naszym życiu nie jest w stanie wyrównać tej, i zrównoważyć czasami tej niewielkiej ilości, ale bardzo ciężkich właśnie doświadczeń, które jakoś mocno emocjonalnie odczuwamy. To należy wejść w aspekt podświadomości.
Są różne teorie również na temat podświadomości. Na Oxfordzie badają przez kilka lat już prowadzone badania nad tym obszarem właśnie podświadomości. Jest to wielką zagadką w świecie nauki. Otóż podświadomość jest jak twardy dysk, na którym się zapisują różne zdarzenia, czyli jak taśma, która rejestruje wszystko niezależnie od tego, co my robimy, czym się zajmujemy, czy śpimy, czy jesteśmy w narkozie, to podświadomość wszystko rejestruje, wszystkie zdarzenia. A jak to określić? Człowiek jest w sobie, ma zawarty, ponieważ jest wielowymiarowość człowieka, a ma zawarty w sobie tak jakby filtr, a przez każdą osobę przepływają informacje. Ja to nazywam, że jesteśmy cały czas non-stop, przez nas płyną informacje. Jesteśmy nośnikami informacji. I dana osoba rodzi się, załóżmy tak, w danym środowisku. Ciało jakby przyjmuje już, dusza przychodzi. Zacznijmy od tego, że dusza synchronizuje, tworzy jedność z ciałem. Ona już ma w sobie historię, bo potem pokazują regresję. A do tego przychodzi w danym miejscu, w danym środowisku. Ma takich rodziców, z takimi podejściami, z takimi o takich osobowościach i rejestruje, co się dzieje, czyli tak, emocje, które się dzieją w środowisku. Jak się odnoszą do siebie rodzice, z czym się spotykają, jak się czują. To wszystko jest rejestrowane. A przykładem tego jest między innymi sesja, niech będzie sesja, ja również cofam do momentu, zdarza się wtedy, kiedy, albo wręcz podświadomość przenosi, wtedy, kiedy jest jeszcze okres planetarny, jest płód. Ale już ten płód jakby w pamięci komórkowej zapisuje się historia zdarzeń. I takim przykładem niech będzie dziewczyna, która jak była Brandon w Polsce, Brandon robiła z nią taką, no jakby na zasadzie pokazania, ćwiczenia, sesję swoją własną. I ona odkrywa wspomnienia strachu i lęku. I poprzez na zadawane pytania odpowiada i wynika z tego, że ona odbiera lęk przed śmiercią, jakby lęk również wynikający z otoczenia. I wie, i opowiada, że jest, boi się, bo słyszy głos męski, to jej tata. A awanturuje się, krzyczy coś do jej matki. W którymś momencie dochodzi do rękoczynu, jest pijany. I okazało się, dlaczego podświadomość pokazała ten aspekt, ponieważ ona zmieniała często partnerów. A dlaczego? Kiedy trafiała na partnera, który cokolwiek spożywał jakąkolwiek ilość alkoholu, niezależnie czy to było piwo, czy wino, czy lampka koniaku. U niej włączała się czerwona lampka przerażenia, że to może wieść do zagrożenia. I podświadomie toczyła po prostu spory, kłóciła się, chciała, żeby unikać tego. Nie wiedziała dlaczego. A to wynikało z tego, co się zapisało tej pamięci komórkowej tego ciałka. I to jest to właśnie to, co się zapisuje w podświadomości. I ciekawostką jest to, że się zapisuje już, kiedy ciało jest płodem, czyli odbiera również te informacje, pokazuje, jak jesteśmy naprawdę wielowymiarowi, jak ogromną ilość informacji przez nas przechodzi. Dana istota przyjmuje to, która ma się narodzić, podświadomość zapisuje to. W jakim celu? W celu przystosowania do przetrwania w danym środowisku.
czyli wszystko, co się dzieje, to jest zapisywane na planie podświadomości, a dziecko do lat 6-7, to zostało potwierdzone naukowo, jego mózg pracuje w falach teta. Jest bardzo, ma bardzo chłonny właśnie, bardzo chłonna jest ta przestrzeń. Dlatego dzieci najszybciej się uczą właśnie języków i tak dalej. Później kolejny etap jest też, gdzie przechodzi na wyższe stany pracy w stanach fal alfa. Wszystko to w celu takim, aby jak największa ilość nauki do przystosowania się przetrwania w danym środowisku, w danym świecie. Plus jeszcze wynik tego, co wcześniej, czegoś wcześniej dana istota duchowa doświadczyła w innych życiach i w innych miejscach. I to również odzwierciedla się i ma wpływ na obecne życie. Albo wzmacniają te historie z poprzednich, czyli daje siłę i umiejętność, albo jest coś nieprzerobione, co również powinno być przerobione i uwolnione, bo takim przykładem jest choćby sesja z dziewczyną, która nie mogła nosić portmonetki w ręku, nawet w prawej ręce, w prawej dłoni był to problem, żeby cokolwiek, nie mówiąc dźwigać, nosić. Okazuje się, że miało to wpływ na nią 3 wcześniejsze życia, w których za każdym razem ginęła tragicznie i albo była dłoń poniżej barku miażdżona, znaczy ręka miażdżona, przedramię było zmiażdżone, albo odcięte toporem, bo w czasach wikingów nawet siebie widziała, albo odcięte. I nie mogła po prostu, że tak powiem, nie miała, traciła siłę. Odezwało się to też w odpowiednim czasie jej życia. Okazuje się, że jej historia wcześniejszych żyć i wtedy, kiedy to się zdarzyło, było mniej więcej w tym samym wieku, kiedy ona znalazła się w obecnym. Więc tak to się odzwierciedla. Wcześniej była wojownikiem. Czego się to miało nauczyć? I w momencie, kiedy się przechodzi w taką właśnie sesję, odkrywa się tą historię, to przestaje już działać. Ten program się uwalnia. Dlatego w podświadomości mamy zawarte całą, zawartą historię. I dlaczego się te przykre? Dlatego, że z tym nie możemy się pogodzić. Nie akceptujemy tego. W pewnym sensie, w jakim sensie jakby jest to bolesne i przykre i ma na nas negatywny wpływ. A właśnie dlaczego negatywne mają wpływ? Nie wystarcza. Musiałoby być wystarczająco dużo, jeszcze znacznie więcej tych pozytywnych, ale niektóre są też takie, które zdarzenia, które mają nas czegoś nauczyć. A my tych właściwych wniosków nie wyciągamy. I między innymi dlatego też te zapisy tkwią, dotąd pewnych rzeczy nie zrozumiemy. I tak to działa. I tak to działa. Dziękuję ślicznie. Niech Pani jeszcze opowie o swojej też pracy z fantomową metodą, bo też wiem, że był to też pewien etap jakby takiej tych doświadczeń związanych ze zdrowieniem, który też gdzieś w jakimś odzwierciedleniu przy tej metodzie się ujawnia. Tak. Sesje, czyli metoda TMP, czy moje sesje fantomowe uzupełniają się i co niezmiernie mnie cieszy. Sesjami fantomowymi, znaczy zabiegami fantomowymi wpływamy na ciało, tak, ale nie wchodzimy w aspekt głębszy zapisanej przyczyny. Czasami same takie sesje, takie zabiegi nie wystarczają. Ale musimy sobie zdać sprawę, biorąc pod uwagę zabiegi fantomowe, czym jest nasza myśl, jak jest silna, jaki ma wpływ na nas. I takim przykładem wpływu naszych myśli jest kinezjologia, jest siła badania naszych mięśni. Wtedy, kiedy pomyślimy, a myślimy negatywnie, jak się czujemy,
jak słabniemy. I ja na seminariach między innymi przeprowadzam takie testy, żeby uświadomić osobom zgromadzonym, jaki mają wpływ nasze jakość myślenia. Bo przecież nasze myśli tworzą między innymi świat i również przygotowują lub nas dołują, bo kiedy wpada osoba w depresję, to jest wynik również długotrwałych, jednostajnych myśli, czyli smutku, żalu, przygnębienia, braku radości. I myśl jest tak silna, że powoduje chorobę. Myśl jest również tą siłą, która odbiera nam lub innym siłę. Czyli załóżmy, prowadząc test na takim seminarium, stawiam osobę jedną, która na zasadzie wyciągniętej dłoni ręki sprawdza, jaką ma siłę odpierania nacisku i jakie ma możliwości. I druga osoba, która jest również z uczestników, z kolei sprawdza i naciska, czyli jest testerem tutaj tej jej siły. I w tym momencie proponuję właśnie im, żeby pomyślała przy zamkniętych oczach o sobie najpierw pozytywnie, czyli te dobre myśli wzniosły, a potem negatywnie. Przy tych pozytywnych jej siła odporu jest znacznie bardzo mocna. Czyli generalnie odpiera ten nacisk, niezależnie od siły. Natomiast, kiedy pomyśli o sobie coś negatywnego lub co ktoś o niej powiedział negatywnego, ona jest bardzo słaba. Ale co ciekawe, kiedy pomyśli o tej innej osobie coś negatywnego, też jest bardzo słaba. Takim testem również jest to, że nawet dana osoba postawiona tyłem do widowni nie wie, jak o niej będą myśleć, jak będzie o niej myślała widownia. Pozytywnie czy negatywnie, bo jest tylko na zasadzie gestu. I to samo się pokazuje, czyli czym jest nasza myśl. Jak nas osłabia, a jak nas wzmacnia. A przecież w naszych komórkach to są nasze mięśnie, to są nasze komórki. W każdej komórce mamy organelle, mamy mitochondria. Mitochondria to nasze wewnętrzne elektrownie, które przetwarzają energię z pożywienia, z powietrza i przepływa przez nas ta energia. Czyli my jesteśmy również generatorami energii, jesteśmy również przekaźnikami energii. Jeśli myśli w większości są negatywne, to zaczyna słabnąć również organizm, ale również przytrafiają nam się również też zaskakujące zdarzenia, więc ta myśl jest bardzo istotna. Słowa są drugą siłą, bardzo magiczne i tajemnicze i bardzo silne. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy coś powiemy i jeszcze do tego dojdą emocje, to się zdarza. I takim przykładem jest moja mama, między innymi, kiedy z żalu, z ogromnymi emocjami, gdzie mój tata w latach 60., za czasów komunizmu, jeszcze za czasów Gomułki, był niesłusznie oskarżony o pobicie, a ja byłam świadkiem sytuacji jako dziecko, jak to się faktycznie zdarzyło. Ten człowiek tak to sobie ugrał, że tak powiem, przed sądem, bo znalazł sobie ktoś, kto mu zrobił gips specjalnie na rękę. No i mecenas powiedział, że ma złamaną rękę. Nikt go niestety nie poprosił o przekazanie dowodów na tą rękę, czy ona jest faktycznie złamana, czy nie. W każdym razie wyrok był niesłuszny. W tamtych czasach to były trudne czasy. Moja mama z poczuciu tej niesprawiedliwości i żalu wykrzyczała po prostu, że bo on, mało że tata dostał areszt na pół roku, to jeszcze odszkodowanie. Że mama wykrzyczała, żeby kupił sobie narzędzie zbrodni i się powiesił za to. No przepraszam, ale takie fakty miały miejsce.
I wiecie Państwo, że wie Pani, po 10 latach, nie od razu, ale po 10 latach autentycznie tak się stało. I na to też zwróciłam uwagę wielokrotnie, że osoby, które gdzieś z emocjami coś wyrażą, to się dzieje. Takim testem jest, można sprawdzić właśnie z chmurami, takimi działaniem siły myśli, to są właśnie szamani indiańscy, którzy sprowadzali deszcz, bo to jest przyciąganie właśnie i działanie myśli, czyli odczuwanie, czyli te emocje czuję w sobie. Tak to działa i tak ma wpływ. I dlatego się zapisuje negatywne, ponieważ negatywne nas najbardziej boli. To, co jest radosne, po prostu jest euforyczne, budujące, a negatywne działa destrukcyjnie. I kiedy uwalniamy to negatywne, to ma możliwość jakby powstać nowy człowiek, wejść na nowe możliwości. I bardzo mnie cieszy, że ze świata nauki taką kolejną osobą, oprócz Bruce'a Liptona, którego uwielbiam, kiedy on mówi właśnie, że on to potwierdził na szalkach Petriego, reakcję komórek na negatywne środowisko i pozytywne, czyli kiedy wkłada zdrowe komórki w chore środowisko, to one w krótkim czasie chorowały, a kiedy umieszczał chore w zdrowym środowisku, one zdrowiały, czyli jak działa na nas środowisko. Ale jest jeszcze inna osoba, która potwierdza i bardzo mnie to cieszy, naukowo działanie tego rodzaju terapii, tego rodzaju sesji, tego rodzaju właśnie zakresu Joe Dispenza. To jest amerykański doktor, neurochirurg, chiropraktyk. Połączył także wiele dziedzin, ale był bardzo dociekliwy i zastanawiał się, na jakiej zasadzie ludzie dochodzą do siebie, że tak powiem, zdrowieją niektórzy z bardzo poważnych chorób, niewyleczalnych, czyli różnego rodzaju rak, stwardnienie rozsiane, parkinsonizm, tego rodzaju. I zaczął obserwować te osoby, pytać te osoby, dociekać. Kiedy już to odkrył, zaczął prowadzić warsztaty. Na tych warsztatach zaprosił całą czołówkę naukowców, łącznie z fizykami kwantowymi, z aparaturą, badając dane osoby przed warsztatami, przed medytacją i prowadzonymi go terapiami i po. I to już jest pięknie dopracowane u niego, bo pokazuje, że poprzez ten świat wewnętrzny, ten świat wewnętrzny jest najważniejszy, żeby mógł odzwierciedlić się na zewnątrz. I oni to badali EEG, badali poprzez również skanowanie mózgu. I co zauważyli? Że kiedy dany człowiek zda sobie sprawę z tej wyższej siły, która jest nad nami, różnie nazywając, wszechobecna energia, stwórca, Bóg, nieważne, nie ma znaczenia. Ale jeśli dana osoba zdaje sobie sprawę, ma do niej zaufanie, wchodzi w nią połączenie i zaczyna z nią współpracować, mało tego, zauważa, jakie myśli i jakie sytuacje jego życiowe doprowadziły do choroby, uwalnia to i postanawia być nową osobą teraz, doprowadza to do tego, że powstają nowe połączenia neuronowe. O czym to świadczy? Zmienia się system pracy naszego mózgu. I to, co mówi nawet, mówił program naukowy na BBC, który oglądałam, że jeśli człowiek cały czas nakręca się myślami, intensywnością myśli,
to płat czołowy mózgu tworzy niezmiernie wielką ilość połączeń neuronowych. W tym momencie, co zaobserwowali, nie jest człowiek w stanie być kreatywny. Czyli generalnie następuje tylko samo napędzanie się i jakby błędne koło, które uniemożliwia mu podjęcie właściwej decyzji, bycie, że tak powiem, spokojniejszym, utrzymywanie tej równowagi. Natomiast w momencie, kiedy jest w tych niższych falach mózgowych, wchodzą w stan teta, ta ilość tych połączeń neuronowych zmniejsza się, ale co się zwiększa? Kreatywność. A my jesteśmy stwórcami. Bo my tworzymy dzięki myślom, słowom, działaniom, podejmowaniu, decydowaniu się na podejmowanie działań. I dlatego, nawiązując do tego, ta myśl jest tak, że ta myśl jest tak silna, dlatego wiem o tym, że słuszny był mój wybór, idąc za głosem intuicji, że zabiegi fantomowe mają rację bytu, dlatego one działają, ponieważ działa tu myśl. Dziękuję ślicznie w takim razie i no cóż, zapraszam na kolejną część rozmów z panią Anią. Dziękuję serdecznie również. Dziękuję.